Pawle, 36-24, wszystko wraca na dobre tory w zespole Wiełtauron Kielce. Źle mi nie zrozum, ja wiem, że macie dalej zero porażek na koncie w tym sezonie w lidze. W Lidze Mistrzów też jest nie najgorzej, jest 1-8, ale sam wiesz, że ta gra ostatnio troszkę zawodziła. Teraz wygląda na to, że te ostatnie 15 minut z Brześciem i ten mecz pokazują, że no, szykujecie coś jeszcze lepszego. No tak, faktycznie, zwłaszcza mecze ligowe pokazywały ostatnio, że no, nie graliśmy źle, ale brakowało nam tego faktoru X, można powiedzieć. Tej małej rzeczy, która gdzieś cały czas nam umykała, a cieszę się, że powoli wracamy na odpowiednie tory i zaczyna nam sprzyjać, nie wiem, szczęście, może jakaś konstelacja gwiazd, nie mam pojęcia, bo naprawdę oglądaliśmy wszystkie mecze, które nam nie wyszły i to nie wyglądało tak źle, jak mogłoby się wydawać. No, ale niestety wyniki były tak złe, jak się wydawało. A Krzysztof Lijewski w ostatnim wywiadzie po meczu z Brześciem mówił mi, mieliśmy duże obciążenia w lutym, także na początku marca. Może to jest też ważna rzecz, że trener Talan Duszejbajew troszkę wam tych obciążeń teraz zaczyna zrzucać. No nie wiem, możliwe. No. Myślę, że jest wiele rzeczy, które mogłyby się składać na to, że wyniki wyglądały tak, jak wyglądały, ale teraz staramy się wracać na odpowiednie tory i mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Ty możesz czuć się jeszcze bardziej zadowolony, ponieważ przedłużyłeś kontrakt do roku 2019. Jest dobrze tam finansowo i w ogóle ze wszystkim? Tak się zapytam. Jestem profesjonalistą, obowiązują mnie warunki kontraktu, których niestety nie mogę zdradzać, więc... Ale widzę po uśmiechu, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tak, cieszę się, że zostaję w Kielcach i... Myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość. Uroszowi Żormanowi urodziło się dziecko. W piłce nożnej zawodnicy robią kołyskę. Wy coś szykujecie? Co się w takim wypadku robi po meczach piłki ręcznej albo w czasie meczu? Pogratulowaliśmy już Uroszowi i myślę, że jakiś mały prezent na pewno jest przewidziany, ale nie mogę niczego zdradzać, bo to nie byłby prezent. Kołyska może być w następnym meczu z Legionowem? Może być, może faktycznie to jest dobry pomysł. Idźcie tą tradycją, będziemy to rejestrować. Dzięki. Dobra. Dzięki. Paweł Paczkowski w miłej takiej rodzinnej rozmowie z Bartkiem Ignacikiem. Panowie poruszyli kilka ważnych tematów od sportu po finanse. No nie w kij dmuchał, mówiąc kolokwialnie, a za moment będziemy gotowi z kolejnym naszym rozmówcą. Ekipę Chrobrego Głogów w tej rozmowie reprezentuje były zawodnik Wiełtauronu Kamil Sadowski. No właśnie, Kamil, 2004-2009 tutaj biegałeś po tym boisku w innych barwach. Tutaj no, wyjeżdża z pewnym niedosytem. Ale no, jeśli mieliście tak to brać, to chyba lepiej faktycznie przygotować się do tego meczu z Kwidzynem, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale no, dzisiaj prosto z autokaru tutaj zagraliście 7 po 7-godzinnej podróży. No, zgadza się, na pewno jest to zespół, który w tej chwili jest najlepszym zespołem tutaj w Europie, także na pewno były to bardzo ciężkie dla nas zawody, głupie straty, ale tutaj tak jak Pan powiedział, teraz przed nami bardzo ważne tutaj zadanie jest w tą sobotę powalczyć z MMTS Kwidzyn. Troszkę wymiana ciosów się zaczęła, już rozmawiałem o tym w przerwie z waszym bramkarzem od tak 20 minuty i to trwało. Zabrakło spokoju troszkę w tym meczu? No ja myślę, że na pewno tutaj nas, tutaj właśnie przede wszystkim trener mówi, żebyśmy grali tutaj właśnie spokojniej. A tak jak powiedziałem, jakieś głupie straty, podanie do koła, jakieś kurde niewykorzystane sytuacje, no i taki zespół tutaj klasowy jak Wiwe Kielce, no tak można powiedzieć, że nam się pokazało, jak się gra w piłkę ręczną. Jest jedno pocieszenie dla ciebie, jedna z twoich bramek, myślę, że kandydatka do bramki sezonu. Pamiętasz ten rzut? Pamiętam, no bardzo mi miło, ale myślę, że tutaj na tą bramkę pracował cały zespół, także teraz trzeba o tym zapomnieć i tutaj się skupić przede wszystkim na sobotnim meczu. Tyle, skromny Kamil Sadowski. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Cześć.